Witajcie, mężczyźni, z tej strony Trial, w kolejnym odcinku z Herzu Żury na Matakacji Bellfire Blues jako Imperium Czerwonego Oka. No, w ostatnim odcinku zaczęliśmy tutaj walczyć. No, do przodu nie poszliśmy. Nasze dywizje, które miały popchnąć, to okazało się, że one żrą wszystko, dlatego je w połowie odeślemy. Może bez tych. Ile? 3 powinny wystarczyć, więc tak, wy jedziecie tutaj na wygnanie. I przez dłuższy czas nie chcę was widzieć. I teraz powinniśmy sobie poradzić z tym. Samoloty są tutaj w górze, więc nic nie powinno nam przeszkadzać jeszcze. Ogólnie mamy już mnóstwo tych fabryk. Mamy tego tak dużo, że czekajcie. Nie wiem, tylko bronie mi przychodzą na myśl. Albo więcej statków. Myślę, że więcej statków byłoby fajniej. Teraz wszystko idzie w statki. Bo tutaj posiadanie po prostu lotnictwa to jest już wygrana i nic sobie nie mogą zrobić. No chyba, że ktoś inny ma lotnictwo, które może zniszczyć twoje lotnictwo. To akurat jest. Wtedy można przegrać. Więc tutaj sobie jeszcze dajemy rzeczy i doktrynki. Zapomniałem o nich robić, a one są ważne. Więc tak, jak tutaj stoicie moja reszta rzeczy? Good. Powiedzieli good, to chyba dobrze. Więc tak, już wszystko się stabilizowało. Widzę, że tutaj jakoś mogą popychać niektórzy. Ci akurat pokazuje, że nie. Nie dziwię się. I tak, powoli to wszystko robimy. Tutaj. To dopiero zrobię, kiedy przejmę te tereny. Bo. Bo po prostu to byłoby zbyt OP, gdybyśmy zrobili teraz. A moglibyśmy zrobić, od razu mówię. Tutaj w ogóle nas atakują. Nie dziwię się, tutaj mają aż 4 prowincje do ataku na jedną. Ale i tak same nasze dywizje normalne piechoty by sobie z tym poradziły, tylko że tutaj mam plan, żeby ich tak popchnąć, ale widzę, że chyba jednak pójdę inaczej. Się wycofajcie. Nieważne, jak wam długo zajmie. Zrobimy tak. Wzięliśmy te 4 dywizje. Zatopimy tutaj. Jak widzicie, teraz nam dobrze idzie. Chociaż nadal mamy tutaj słabe zaopatrzenie. Dywizję będę musiał po prostu zmniejszyć. I tutaj jeszcze jeden raz. Możemy zostawić sobie jedną dywizję. I odcięliśmy ich. No. Okej, więc tak. Odcięliśmy? Nie, nie odcięliśmy jeszcze ich. Właśnie przejechaliśmy przez jedną osobę. Ale możemy jeszcze zrobić coś takiego. Niech ta dywizja pójdzie. My usuniemy tutaj front. Tutaj też usuniemy. One, Power Armor jest bardzo szybkie, dlatego właśnie chodzi o to, że one mogą tak szybko przechodzić. No i teraz tak naprawdę możemy włączyć ten rozkaz i ich wszystkich zabić. Kto właśnie nas zaatakował, że... Najważniejsze jest, żeby nie zaatakowali nas od drugiej strony. To jest najważniejsze. A, oni zaatakowali tamtych. Ty zaatakowali. O, matko. Nie, to mamy problem. Duży problem. Bo nasza linia obrony tutaj nie dosięga. Nie możemy wytworzyć dywizji. Zajmie nam tyle. Chodzi o to, żebyśmy szybko tutaj zrobili trochę dywizji i zajęli się tym. Oni przez chwilę będą jeszcze stać, ale my musimy tutaj przytrzymać ich. Ci w porcie mogą być, bo chodzi o to, żeby przytrzymać tych, żeby nie uciekali. A to jeszcze Power Armor, ona jest dosyć dużo... duży ma wartość obrony. Jest nieważne, że jest mała liczba, po prostu po pewnym czasie uda nam się obronić to.
Jest tak. Wy widzą, że macie tutaj zielony plan. Więc szybko tutaj idźcie, bo to zgaduję, że teraz to po prostu nie będzie, bo ciągle jesteście w miejscu oraz nam usunęli. Fajnie. Okay, więc wy tutaj idźcie. Wy zatrzymajcie się na chwilę. Oni po prostu tutaj dojdą i zabiją wszystkie te dywizje, bo one będą chciały się oczywiście wycofać. A i ostatnio naprawili, z tego co pamiętam, że po przedostaniu aktualizacji takiej dużej, a i już wie, że trzeba uciekać. Okej. I po prostu teraz mamy tutaj wielki pocioł. Poczekamy tutaj jeszcze chwilę i za chwilę zaatakujemy. Tutaj musimy się patrzeć, żeby tutaj nie... Tak, możemy się bronić, tutaj nie obchodzi mnie za bardzo, że oni nas jakoś mordują bardzo. Bo tak z stratami mamy 3000 do ich 15000. No to jest... No akurat dużo, szczerze powiem. No ale to są takie środki, które możemy zrobić, bo nawet nie jesteśmy na większej mobilizacji, chociaż mógłbym teraz zdać. Mógłbym teraz zdać właśnie jeszcze tych. Speed... Tak, Blackhound. Okej. Okay. Ciągle się patrzę, kogo oni mają w frakcji. Bo to jest to, tylko że oni nadal się nazywają tak wcześniej, jak mieli. Do tego warto zmieniać też... trochę zmieniać właśnie nazwy taki zdrobnienia. To jest coś takiego jak zdrobnienia nazw. I warto jest zmieniać, ponieważ wtedy łatwiej jest wszystko ogarnąć. No i właśnie otoczyliśmy ich. Sami widzicie, jak dookoła portu byli, a my byliśmy tu. I ile zginęło? 10 tysięcy. Okej, okay. Więc tak. My już tutaj atakujemy. Dodam tutaj jeszcze front. I ten będzie mieć tutaj rozkaz. Okej. Okay. Wy macie... Czekajcie. O, mieli na najwyższym. Jak tutaj atakują. Dobrze jest. Włączę już wszystkim. Jak sami widzicie... wojna taka czasami jest bardzo prosta do zrobienia. Możemy na przykład zrobić o tak z naszymi dywizjami. Możemy zobaczyć dużo overrunów, bo nasze dywizje są o wiele szybsze. Jak jeszcze daliśmy sobie tego gościa, który jak sami widzicie plus 15 do szybkości, tak naprawdę oni przejeżdżają przez to. Teraz tak naprawdę wiem, dużo jest tych tak naprawdę. Możemy zrobić coś takiego i za jakieś 2 minuty oni to zrobią. Co... chociaż nie, za minutę oni to zrobią. Chociaż normalnie to by było, wiecie, jakieś kilka minut dla normalnej dywizji. Czy coś nam da? Nie, ale chcę to zrobić, bo to jest strasznie dobre. O, plus 25 w nocy. Pamiętam, jak jakiś mod robił coś takiego, chyba to właśnie był Equestrian War, że te dywizje, były jakieś dywizje, które w nocy miały plus ileś tam do ataku. To było właśnie takie, o matko. Przejmujemy. Większość z tych jest korów, ale chcę przejąć te duże miasta, bo mają decyzję, żeby do tego miasta dawać mnóstwo punktów zwycięstwa. Ile to jest? 15%? Na 6-15%. Dobra, nie robili tego, ale naprawdę było coś takiego, że oni bardzo dużo dawali tutaj punktów zwycięstwa. Co było trochę takie zrozumiałe, ale też czasami niefajne. Okej, okay, wy tutaj macie takie coś. Muszę jakoś tutaj ogarnąć to. Mamy tą armię niebieską. Szczerze bym was... Nie, wy mieliście dosyć dobry. Okej, okay, więc tak. Armia niebieska nadal będzie mieć ten rozkaz. Tutaj armia pomarańczowa. Wy już możecie atakować sobie. Armia pomarańczowa zmienia się i ma tu rozkaz.
I jeszcze będzie miała o tu rozkaz. No tak, wezmę tylko tych z pomarańczowych. Udam im. I niech tak atakują. A reszta. Niech będzie mieć tutaj taki rozkaz. I powinna sobie poradzić. Już wysyłają tutaj dywizję, więc nie mogę wysyłać takie panie Power Armor tu. W ogóle gdzie jest. A jeden zapomniałem, że straciłem. Okej. No i się wycofaliśmy, bo miałem strasznie małą organizację. Też samoloty byśmy wysłali już. Które są tutaj na misji, z tego co pamiętam, te jak wybierałem. I wyślemy ich tutaj. Wsparcie lądowe zawsze spowalnia jeszcze dywizję, więc trzeba to też pamiętać. No i nawet przez przypadek ich przyjechaliśmy. Okej, przejdźcie tak. Wy tu. O, tutaj lotnisko jest, dobra, to tak szybko. Idźcie, bo potrzebuję tego lotniska. Bliżej jest samolot, tym ma lepsze tutaj osiągi, jeżeli chodzi o ten teren. Powoli leci. To możemy zrobić. Tak naprawdę te cele na samym początku były najlepsze. Bo teraz jak tak patrzę, to one są takie mech. Tak, bo tutaj było takie fajne cele. Ja nie widzę żadnego ciekawego. Nie, tutaj też nie ma. Tylko to było ciekawe. Okej, widzę, że tutaj się powoli zajmują tym, więc tak szybko do portu. Wy możecie szybko go krążyć i tak, mamy tutaj jeszcze jakieś dywizje, które zostały tego rozkazu. Tutaj też mam jakieś wolne tego rozkazu. Tutaj jest też jakaś z armii niebieskiej. Wy też idziecie do tego rozkazu. No. Jak się biją dwa majory, to tak naprawdę ważny jest manpower i lotnictwo w Orwo Plus. Bo dywizje specjalne to... W sumie Kaiser ma taki problem, że on dosyć dużo ma tych dywizji specjalnych, bo dużo ich spawnuje. Nie cierpię z nimi walczyć, bo one są naprawdę dobre. Ale one tak naprawdę... Nie są aż takie złe, jeżeli chodzi o walkę. Można zawsze jakoś je ładnie okrążać. W ogóle Orwo Plus bardzo uczy okrążania. Bo tam małe nacje mają właśnie, trzeba tam dawać niedobre dywizje, tylko bardziej na manewry. Bo nie mamy aż tak dużo manpowera, żeby ogarniać. Ogólnie nas tutaj okrążyli. Chociaż mieliście ich okrążyć, ale zgaduję, że nie udało wam się, bo jesteście głupi. Wiem, że mówię trochę sam o sobie, bo przecież to ja ich wysyłałem, ale nie, to oni są głupi, nie ja. Jak tutaj, na głównym froncie. Mamy małą dywizję, ale i tak to jest strasznie dobrze. Gdzie nam? Co tutaj mamy? Mamy tylko dwóch. Mamy jakieś do prędkości? Nie. A większego wyboru nie mieliśmy. No i tak udało mi się przebić. Oni nie mają portu, więc powinni niedługo umierać. Ktoś tam chciał wpłynąć już. Na ich miejscu bym już nic nie robił za bardzo. No i są otoczeni. Jak tam nasz główny front? Tak naprawdę go zostawiłem samą sobie i... Traciłem jedną dywizję, a to tutaj. Okej, więc tak naprawdę mam zero strat. Mam zero strat w ogóle. Nie zapomnijmy o tym Power Armor, który miałem wcześniej. Tak,
ci, tak naprawdę już wszystkich, mógłbym tutaj zesłać. Wiem, że tutaj jest nadal jakiś strasznie słabo, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale jak mogę ich tutaj zesłać? No. Dobra, szybko, szybko, ogarnijmy tych. Kto tutaj jedzie? Ty, nie jedź tu. No szybko ich ogarnąć, bo to są ci z tego, z tej armii. Jak sami, sami widzicie, strasznie tutaj jest, strasznie dużo mówią o tym. Bo tak naprawdę ta wojna nie jest jakaś bardzo męcząca i to jest ostatnia wojna z typu kto mógłby nam zagrozić. Nie ma nikogo już więcej, który mogliby nam zagrozić. Tutaj jest jakiś sojusz, tego co pamiętam, a tak, taki mały sojusz. A tak to w ogóle nic nie można zrobić. Ciekawe, czasami ciekawe właśnie ikonki mają. Czy oni są takim bractwem stali? No to wygląda. Okej. I już niedługo będziemy mieć. Jak tam nasi? Wiecie, nie mówcie, że już moje power armor tutaj jest. O matko. Okej. Więc lotnictwo. Tutaj. Was wyślę. Tutaj. I o wszystkim. I tylko straciliśmy 4000. Przy dwóch dywizjach, które straciliśmy. Okej. A już do stolicy jadą. My jakieś tutaj. Tak, bo przyjęliśmy te tereny, więc teraz weźmy. I ile nam zostało? A, dużo. Wysyłajcie, tak. Teraz do dużych miast trzeba wysyłać te wizje Power Armor. Usuńmy już im rozkaz w takim razie. Okej. Tak, możesz pójść. Czy ty już dotarłeś do tego, co chciałeś? Nie. Więc pójdź o tak. O matko, ile mamy wolnego miejsca? Patrzę, co tutaj jeszcze można zrobić. Okej, ile mi zostało? Strasznie dużo. Gdzie mają stolicę? Tutaj. Czy to jest wasz core? To jest ich core. O matko, ile oni będą mieli teraz? Good. Hoi. Czego ta armia się podzieliła? Dzielcie się tak. Kurde. Nie przewidziałem, że oni jeszcze są takim, że tak powiem, daleko od przegranej. Te dywizje się zablokowały. No i to jest najgorszy moment w wojnie, kiedy po prostu musisz ich wszystkie punkty przejąć, a nie chce ci się. Okej. Zrób tutaj przejście. Pojawiły się już te dywizje, które miały nam pomóc. Jakby tutaj ich pokonali, ale pomogliśmy im.
Señor Gijone. Yo iré. Chachini. Okej. Jeszcze mnóstwo punktów. Jesteśmy już prawie przy stolicy, ale i tak to jest daleko. Trochę taki teraz jest nudny. Wcześniej to, wiecie, coś się działo. Teraz to już tak nudno. Następny odcinek to i tak będzie takie typowe dobijanie wszystkich celów, bo tak naprawdę nie mam już żadnych wrogów. Mieliśmy to miasto, ale postanowili go się pozbyć. I najważniejsze jest to, żeby po prostu przytrzymać punkty zwycięstwa. Więc jeżeli coś tak stracimy, no to wtedy szybko tam podjechać i zdobyć. Dobra, Hoof City. Kiedyś to chyba się nazywał Dog City. Bo zapamiętałem to z gry, z tym nacją. 19. I mamy jakieś okrążenie. Głupie. Ale matka, teraz tutaj trzeba pójść o tak, tak. Na szczęście to jeszcze się kwalifikuje to ten speed do wszystkich dywizji. Czyli do tych też, więc nie będą jakieś wolne. Chcieli nas? W sumie nie widać nawet. Chyba jakieś miasto przyjęli z powrotem. Zobaczmy, czy jakieś miasto zdobyto. Tak, to dawno stolicę. Dobra, mamy już to. O! A, tak jest to będzie. Ale chyba mamy Wargola na nich. A matko, ile tutaj. Ile oni tutaj zżarli? Okej, wszystko bierzemy. Chyba 98% mieliśmy całego, ale i tak nie możemy zdobyć wszystkiego. Tutaj odetnę sobie, bo tutaj zgaduję, że ci wzięli sobie. O, już. Pas, pas, take or state. No i zdobyliśmy wszystko. Teraz zrobiliśmy 7 dni, dobra, nie chcę mi się tego kończyć. Ministry Valley. A więc wysilicie jedną armię tu. Jedną tutaj. Jedną tu. I już powoli będziemy wysyłać tutaj armię. I czy mamy jakieś decyzje tutaj? Nie, bo nie mamy tego, a to jest chyba tutaj. O matko. No, trochę tutaj trzeba będzie. Okej, jest ta armia, więc... No, przepraszamy. Taka powinność. To było brutalne. Okej, teraz ten cel. 70 dni, dobra.
Aż tak długo to nie jest, więc mogę poczekać. Nie mamy przeciwko nim, no to trzeba szybko znaleźć. Przeciwko nim też nie mamy. Okej. Okej. A jak to jest z tymi na północy? Nie widzę, żebyśmy mieli to na północy tych, jak na razie. Okej. Ci są wolni, więc wyślę ich już tutaj. Was wyślę tutaj najlepiej. I najlepiej jakbym wysłał ich wszystkich na ćwiczenia aktualnie. Dobra, co tutaj mamy? Zdobył chyba. Okej, okay. Azul Lane. Nie wiem, co to znaczyło dla nas. Więc tak. To by było, gdybyśmy tamtych chcieli przejąć. Więc jak tamto przyjmiemy, no to dopiero wtedy. A tutaj i tak bym musiał. Więc tak, na razie pójdę jeszcze do końca w to. Mamy tutaj jakieś rzeczy. Tutaj chyba nie. Teraz zgaduję, że wszystko tutaj jest naszym. Tak, core. Teraz wszystko jest tutaj naszym właśnie regionem narodowym. Co powinno niedługo nam zdać strasznie dużo manpowera. Że nawet zobaczymy to w tym odcinku. Na pewno strasznie dużo już fabryk mam. No 420, no to strasznie dużo jest. No z cywilniaszków bardzo mało budowali. 4000 już. Też bym nie patrzył, żeby to było dużo no, wzrosło, jeżeli chodzi o to. Dlatego, że trochę zabiliśmy wcześniej tej dywizji, więc trzeba będzie, no trzeba po prostu przyjąć, że oni jednak nie wrócą. Boję się to, znaczy się, fajne jest to, że wszyscy atakują, ale boję się to, że może mi nie starczyć jednak jakoś tutaj miejsca, że tak powiem. W ogóle jest tutaj jakiś Canterlot czy coś takiego? Miasto przyjaźni. Nawet jeżeli było, to zgaduję, że oni zjedli. O nie. Czy mi gościu się zmienił? Nie, dlaczego? On był taki fajny. Oni mają własne drzewko? Nie, nie mają. Nie mają drzewko. Mają o to. Co to jest? A, że im się zmienia chyba władca. Ciekawe. No, zawsze to jest w takich modach. Dużo się opiera oczywiście na głównym nacjach, ale też te poboczne są fajne. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, dać kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję, był z wami Trachol, Fanzo, Wano 4, na podokestnik Kaiser, nie Kaiseraś, Blue Balefire Blues. O, nazwa oczywiście jest taka mech, że tak powiem. Mało chwytliwa, ale jakoś jest. No to cześć.